Cześć, witam w trzeciej części pytań przed egzaminem JLPT. Dzisiaj odpowiemy sobie na trzy pytania z zakresu gramatyki na poziom N3. Przypominam, że pytania można przesyłać na adres nippongo20.com. A teraz zaczynamy. Tak jak mówiłem, jest to zagadnienie z poziomu gramatyki, więc najpierw przeczytamy sobie zdanie, a potem zobaczymy, co należy wstawić. Kodomoła, kodomo, coś tam. Sotode, Geenkini, Asonda, Hogai. E, więc mamy tak, dziecko, i tutaj na dole mamy odpowiedzi: mitajni, mitaku, nojooni, raśk. E, czyli m, powinno się bawić e, na zewnątrz, e, jak na dziecko przystało. Czyli e, mamy tutaj e, gramatykę, która pokazuje, jakby porównanie e, do czegoś. Ale w tym przypadku, jakby mamy tutaj kodomo, a kodomo, czyli mamy dziecko, powinno się zachowywać tak, jak na dziecko przystało. Więc nie jest to porównanie takie, może, że coś wygląda na coś albo coś jest podobne do czegoś, tylko tak, jak na w tym przypadku dziecko przystało. Czyli w tym przypadku jest to duża podpowiedź, ponieważ no, tak naprawdę automatycznie odpadają wszystkie te trzy nieprawidłowe odpowiedzi. Ale przeanalizujmy je sobie po kolei. Mitaini to jest coś jakby podobnego, czyli kodomo mi kodomo mitaini". czyli kodomo tajni będzie oznaczało, że podobnie do dziecka, na przykład jakby ktoś się zachowuje, ale nie będąc dzieckiem. Więc tutaj mitaini nie pasuje, ponieważ to jest dziecko, które powinno się zachowywać tak jak dziecko, na dziecko przystało, więc nie jest to porównanie. Jakby tylko może odniesienie się do tego, że no, tak powinno być. Więc mitaini już tutaj nie pasuje. Od razu e, też nojoni, ponieważ e, mitaini jest taką wersją mówioną, e, wersją bardzo potoczną. Nojoni i ma e, w tym przypadku e, takie samo znaczenie e, i mitaku też nie będzie pasować, ponieważ to mitaku się w ten sposób nie odmienia. Jeżeli chcemy tego użyć jako e, przysłówka Czyli w jaki sposób, no to dodajemy do tego ni, więc mitaku też tutaj jakby nie ma takiej wersji. I zostało nam raśku, i to oznacza właśnie, jak na przykład dodamy tutaj kodomoła, kodomo raśku, to oznacza właśnie, że tak jak na dziecko przystało, tak jak to co kojarzymy z dzieckiem, no to że powinno się bawić z innymi na zewnątrz. Więc tutaj odpowiedź numer 4. Drugie zadanie. Jest to tutaj forma rozmowy, więc najpierw sobie ją przeczytamy. Are Konumise se wa yasumi? I odpowiedź Jyugatsu tsuita made coś tam, te aru, ne? Czyli coś tutaj mamy napisane, Kajte jest napisane. Więc ktoś się dziwi, że dzisiaj jest jakby zamknięty sklep, w sensie, że ma wolne. Więc co może być napisane na na kartce przed sklepem, że od 1 do 22 października, no domyślamy, jest wolne. Więc sprawdźmy, sprawdźmy następujące odpowiedzi. Ja syndę mojej desiołka. Ja symas i mas. Ja sundę i mas. Ja i tadaki W sumie, jeżeli ktoś ogląda po kolei te odcinki, to w sumie podobna konstrukcja trafiła się w poprzednim, czyli będzie to odpowiedź numer 4, czyli jakby. Pozwalamy sobie skromnie odpocząć. Yasumasete i Mas. E, więc ta forma, właśnie Itadaki e, łączy się z formą e, sprawczą. E, pierwsza nie pasuje, no bo Yasundemoi idę się oka. To jest jakby pytanie, czy możemy, e, czy mogę sobie odpocząć. Czy będzie ok, jeżeli odpoczniemy. E, yam, yasumasete i Mas e, w ogóle dziwnie wygląda. E... Forma sprawcza plus y, w formie T plus i mas, tak mm, raczej się nie widzi. A trzecia odpowiedź y, też jest y, dziwna, ponieważ jasundę i tadaki mas y, to jakby otrzymujemy od kogoś, że odpocznie, czyli na przykład. Y, jasunde moraitai to chciałbym żebyś odpoczął może coś takiego więc tutaj też z formą T to połączenie itadaku już też tam da inne w ogóle znaczenie czyli jakby od kogoś chcemy żeby ktoś odpoczął natomiast połączenie z tego ze sprawczą formą to już sprawia że jakby my prosimy o to pozwolenie tak może przenośni trochę ale jasumaseru to jakby pozwolić odpocząć i mas jakby otrzymuje pozwolenie na odpoczynek, czyli jest napisane, że no, pozwolimy sobie na odpoczynek, czy tam na przerwę od, 11, od 1 do 22. I trzecie pytanie: kto kara nani o kini sinaj kotoda? Czyli mamy tak: kini to jest wyrażenie oznaczają, oznaczające nie przejmować się, da na końcu tutaj oznacza takie może Taką radę, że jakby nie powinno się. Yy, znaczy, jest taka rada, że nie powinieneś w tym przypadku przejmować się. Yy, I teraz sprawdźmy. kara na ni o iwasare temo, ittemo, i temo, temo. Yy, tutaj mamy zdanie, które powinno oznaczać, że nie powinno się przejmować tym, co usłyszy się od ludzi. Yy, jednak Podobnie chyba jest w angielskim jest jakby ten specjalny przypadek, kiedy już się używa formy biernej. E, czyli na przykład I was told, że jakby zostałem powiedziany dosłownie, czyli ktoś mi powiedział, więc tutaj będzie to samo, więc potrzebujemy formy e, biernej. E, Hitokara nani o Iwarę temo. Tutaj temo jakby mamy nani plus temo, to jakby nieważne co. E, Połączenie jest tutaj z Iwareru, czyli być powiedzianym dosłownie, czyli ktoś tam powiedział, więc nieważne, y, co o tobie ktoś mówi, albo co tobie ktoś mówi, y, to nie powinieneś się tym przejmować. Więc tutaj jest taka y, użycie formy biernej, y, właśnie w tym znaczeniu, że nieważne, kto nam powie y, cokolwiek. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie pomogło. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania y, dotyczące tych. Y, pytań czy wyjaśnienia to zapraszam do pisania komentarzy i przypominam o możliwości nadsyłania pytań na maila, który pojawił się na początku.